I kolejny pojedynek w turnieju World Ego. Tym razem zagra dwóch Polaków. W górnym prawym rogu Elazer, czyli Mikołaj Jagonowski z drużyny X Kamago. Prawdopodobnie najlepszy zerk obecnie, no bo w sumie innego nie ma. W dolnym lewym rogu w kolorze czerwonym Soul z drużyny Makers. Piotr Walukiewicz, który zaczyna, co ciekawe, od rafinerii, a nie od koszarów. To rzadki obraz, rzadka sytuacja, nawet bardzo rzadka. Może jakiś super build, może coś niespodziewanego. Gracze zagrali ze sobą setki, jak nie tysiące gier treningowych. Polacy często trenują ze sobą, w zasadzie był taki czas i no dalej to robią, że jest tyle trenowania. O! Zwycięzca będzie pierwszy w grupie! Polak będzie na 100% pierwszy w grupie. No kochani. Malina. Ua, przegrany chyba nie awansuje, czyli wręcz meczu awans, albo będziesz najlepszy, albo przegrasz. Ajajajajajajaj. Dobra, no to tak trochę i fajnie i niefajnie. Jeden awansuje od razu do ćwierćfinału turnieju World Ego, a drugi w ogóle się pożegna, ale może nie do końca tak będzie. Zobaczymy. O, jest bardzo nietypowy build Soula. Nikt nie gra w ten sposób, że na zerkę oczywiście, że robi reaktor, robi fabrykę, w ogóle bez Reapera to wszystko. No nie mam pojęcia, co się wydarzy. Z której strony lwy wybiegną, teraz patrzę. Taktyka Soula jest dziwna. Bardzo późna ekspansja zauważona przez Mikołaja, a Piotr spokojnie. Teraz czas na roszadę. W ogóle w jakieś 12 pól by to momentalnie wyjaśnił, ale nikt nie gra 12 pula prawie, że. Dwa heliony gotowe. Razer w sumie nie wie, czy to będą heliony, czy to może będzie jakaś dziwna szybka Banshee. Jednobazowy Battlecruiser. To może być wszystko. No, jestem prawie pewny, że to będzie wjazd w drony. No ale Razer o dziwo nie robi kolejnych zerglingów, żeby to jakoś powstrzymać, szybciej ubić. No jest oczywiście mocne wejście. Elazar za bardzo nie ma jak się bronić, mój Boże. No jest jazda, jest atak. Ciekawy build Soula. Nie poznaje wręcz człowieka. Zawsze takie spokojne makro, a tu nagle na Elazara wjeżdża i niszczy mu 9 dron. Ua, Elazar jak odpowiada, od razu Roach Warren. Już się skończyły uprzejmości między Polakami. Ale w sumie będzie Banshee z niewidzialnością, czyli też taka idealna kontra na Karakany. To ma sens. Szybkie heliony, gram to od 2010, pisze Needmorshow. No, rozumiem, że taktyka jest znana, ale na pewno programerzy bardzo rzadko coś takiego wybierają. Pierwszy raz widzę użycie takich szybkich helionów. Banshee już leci. No, wydaje się, że scenariusz absolutnie najgorszy dla Elazera. Ale też przecież Soul nie widzi, co się zbliża. Więc może jest jakaś szansa. Jeszcze roszada. I teraz też te karakany nie zostały zauważone. Ej, w sumie laser to może naprawdę tu ładnie ukąsić. No i teraz zerglingi wbiegają, żeby zniszczyć Command Center. Heliony są w zasadzie trochę uwięzione na mapie. Albo i nie, widzę, że zerglingi natychmiastowo odpuściły. No i pięknie, widać brak wydobycia.
Soul już powraca do siebie. Pierwsza Banshee oczywiście od razu leci do obrony. Pierwszy bunkier. No ale gdzie tam, no? Gdzie to do obrony? Trochę się to zakończy, widzę jak na Lambo. O, jeszcze nie podniesiony Supply Depot. Ale jochnął ogień! Ło, okej. Okay. No musiał się wycofać laser. Za mocno był atakowany przez płomienie Helionów. Tutaj wszystko się kotłuje. Zaczyna coraz więcej SCV padać. Są królowe, ale Banshee są przecież też niewidzialne. Z jednej strony jest jak atakować, z drugiej strony nie ma jak atakować. No ale i tak, dużo, dużo SCV padnie, to pewne. Kurczę, tak dużo tego Elazar ubił. A i tak nie wiadomo, czy wystarczy. Coraz więcej lingów dobiega, mamy przejście w drony, Ler. No i teraz transfuzja, zdążył użyć. Aż 3 Banshee posiada Soul. Coraz więcej lingów i znowu, o ja, jeszcze więcej. Nie, nie, chyba jednak da sobie radę Elazar wygrać. Tak, powinien wygrać tu i teraz. Wszystkie SCV prawie padną. No w sumie to wszystkie. 3-2-1. I mamy 0 robotników do 37 dronek. Wszystkie ekspansje zniszczone. 47 limitu kontra 10. Nie no, idealnie. Weszło jak cęgi w majonez. Obcęgi w majonez. Gigi. Jak ładnie jeszcze poczekał, zaparkował Banshee. Ręczny zaciągnął i dopiero Gigi. W górnym lewym rogu Elazar z prowadzeniem, w dolnym prawym Soul. No tak trochę oko za oko poszli, najpierw Soul przecheezował. Wjechał, no ile tam było, 9 dron straty. I potem od razu Elazar się nie zastanawiał. Tylko kontra. To jest w sumie całkiem mądra rzecz, jaką zrobił Elazar, bo wielu Terran po zadaniu obrażeń robi szybko kolejną bazę, jakieś podwójne eBay'e. No bardzo dużo inwestuje w technologię, w budynki, w produkcję, a niekoniecznie w armię. I taki nagły kontratak czasami właśnie łatwo wygrywa grę. Nawet jak były Banshee, do których nie było teoretycznie odpowiedzi, to i tak zdążył zniszczyć wszystkich robotników. Bezczelnie chcą nam statystyki zepsuć. Indżycy wyślą 100 tysięcy testów. Zapłaci za nie prywatna firma. Jak to zapłaci prywatna firma? Chyba kupi po prostu i potem sprzeda. Reszcie. Nie sądzę, żeby firma charytatywnie kupowała testy, żeby sobie potestować. Teran może coś takiego. Teran może takie coś ciągle wygrywać. Nie rozumiem do końca Kerive komentarza. Nie no, jak Teran straci absolutnie wszystkie SCV, no to już raczej na odrodzenie mała szansa. Jakby mu zostało z 20, no to wtedy jak najbardziej jest szansa na comeback. Ile jeszcze castów dziś? No jeszcze ten pojedynek i chyba 2-3 kolejne. Zależy, czy Wardy podeśle replaye, czy też nie. Bo część gier była grana o 19, o 20, równolegle z tymi meczami, które były pokazywane na żywo. Trochę pomikrował. W sumie to nie poznaje trochę Soula, bo Soul na ogół zatrzymywał trzecią bazę Zergom. A to jest CV-ku, a to jakoś tak inaczej. Ale fajnie, że nowe buildy widać w arsenale Soula. No ale wydaje mi się, że też takie zagranie właśnie od fabryki to jest dość oczywiste. Jakby w miarę oczywiste jest to, co będzie się działo. I to jest chyba taktyka taka bardziej na raz na jakiś czas. Ale raczej rzadziej niż częściej.
Czy pro playerzy używają myszek bezprzewodowych? W StarCraftie prawie w ogóle nie. Ale wiem, że w Counter-Strike'u niektórzy używają. I zachwalają. Chyba jakaś tam Logitecha to była akurat. Ale w StarCraftie jeszcze nie zobaczyłem nigdy progamera, który by miał bezprzewodową. No ale to też może być tak, że ci progamerzy używają myszek Logitecha bezprzewodowych, dlatego że ich sponsoruje Logitech. Chociaż chwalą. Często jest tak, że jak pro playerzy mają sponsora, no to używają sprzętu sponsora. Chociaż nie zawsze jest taki wymóg. To już kwestia dogadania się. Bo na przykład są gracze, którzy używają jakiegoś sprzętu i absolutnie nie chcą go zmieniać. Mamy Bainesta, spory dostawione. Co by nie zginąć za łatwo od Banshee, która oczywiście gra Soul. Z Lazarem i sporami to jest jakaś dziwna historia. Ja mam wrażenie, jak on by za każdym razem te spory ustawiał tak właśnie trochę na odwrót, jak się powinno. No ale, no dobra, w tej sytuacji pewnie spodziewał się Liberatora i ustawienie było poprawne na Liberatora, ale na Banshee właśnie niekoniecznie. Polt się kiedyś odrodził, mając 8 limitu kontra 50, no ale to pewnie na jakiegoś gościa na ladderze, a nie na pro playera. Zakopane Bane'y robi Lazar. To jest taki sposób może na mapę Nightshade, w zasadzie chyba jedyny sposób. O nie, no trochę dużo traci Lazar. Myślę, że Mikołaj bardzo nie chciał przestawić wieżyczki, no i zapłacił za to tym ekstraktorem. No szczerze mówiąc, to dobrze to wygląda dla Soula. Może trochę późno jest trzecia baza, bo dopiero teraz przelatuje, ale już stawia czwartą. No i widać, że tak się będzie próbował rozbujać ekonomicznie Polak. Znaczy Terran, bo obaj są Polakami. To jest w ogóle jakiś paradoks. Zerg ma tyle zerglingów i nie może, znaczy może, ale to będzie pewnie niekorzystna wymiana, zaatakować takiego ataku Terrana, jeszcze jak jest 1-1. Ale dobra, u zerga też ulepszenia wskakują. Bardzo dobre jest zniszczenie tych skałek, bo potem zbyt łatwo jest tu ustawić czołgi, do których znowu byłoby się ciężko dobrać. Także te skały są obowiązkowo dla każdego zerga do zniszczenia. No i cóż, no, Lazar pędzi w ultraliski, które też się wydają ostatnio jakieś takie bardziej kruche. W ogóle wydaje mi się, żeby te ultraliski jakieś takie naprawdę były niezłe, to może trzeba by złączyć te ich ulepszenia jedno z drugim.
Tak, muszę się rozejrzeć na stronie Blizzarda, czy szukają osoby od balansu. To by były złote lata StarCrafta. O, świetnie, jeszcze czołg cieptą w Bane'y. No i po Bane'ach trochę. Znowu 9 dron traci laser. Od tej jednej Banshee. No i może być sytuacja podobna jak z Uthermalem, no. Nie zaatakuje, nie zaatakuje. I tak powoli będzie się staczać. Kurczę, ale Ultra Cavern przed 9 minutą, aż mi się Nercio przypomina, który też kiedyś tak do tych ultralisków był w stanie bardzo szybko dojść i dzięki temu potem wygrywać. Spokojnie, Liberator na kontrę, tutaj też dobrze ustawiony. O, Lazar wystawia kolejnego spora. No nie poznajesz człowieka. Żeby tak po dwa spory robić, chociaż tutaj też by się może przydał kolejny. Tymczasem Liberator z lewej znowu się zbliża. To jest, no, takie niebanalne rozstawienie jednostki przez Soula. No i tak w sumie niewiele się dzieje, niewiele się dzieje i Soul już ma prowadzenie. O! Blisko te miny. Nie, nie może wykopać tych Bane'ów, raczej laser. Kurczę, jak ładnie lata wojskiem Soul. Jeszcze brakuje, żeby przeszedł bomby nuklearne. I jeszcze czyści biomasę. Przed laserem trudny moment wybrać dogodny właśnie czas na bitwę, o, albo na taką wymianę. Dobra, kulają się i się może dokulają. No, planetarka jest chyba do zniszczenia. Dokładnie, wystarczyło Bane'ów. Ile tutaj tego pękło. Takie biegnące C4 na nogach. No, wziął ten wybuch laser, jak widać. Ale czekamy na zażartą walkę. Chociaż tak, no, z każdą chwilą coraz bardziej pewny się czuje laser, bo rzadko się widzi zerga wykonującego takie agresywne ataki. I to już w 12 minucie rozgrywki. Na ogół to trzeba w ogóle dożyć do tej minuty. O, i kolejna eksplozja. Ej, laser może da sobie... Ojojo, jeszcze tutaj walną w piechotę. Trochę Soul się zapomniał z liberatorami. No może jest szansa na mapę dla Elazera, na mapę dla Zerga, chciałem powiedzieć. Chociaż tutaj nie ma sensu atakować, tutaj Elazer raczej źle to zagrał. Postać co najwyżej może połychać ultraliski. Chociaż niebawem będzie moment, w którym Soul będzie mieć przewagę. Plus 3 kontra 2-2. No tak to widzę, że spokojnie. Kolejna baza Elazera po lewej stronie. No bo jeszcze lepiej musi rozlać biomasę. Najlepiej jakby ona była gdzieś tak dotąd. To wtedy, jak teraz by wychodził na mapę, może dałoby się go właśnie fajnie złapać. Pogrubia swoją barykadę Soul, stawiając eBay'a. Oj, mamy nietypowe przejście w Greater Spire. W ogóle ulepszenia do Broodlordów. I Viperów. Też nie widziałem Zerga, który by zrobił Broodlordy na taką kompozycję.
Nawiasem mówiąc, Sol jest chyba jedynym Terranem, który w ogóle gra Ghosty na Zerga tak w miarę wcześniej. Tak to każdy gra Liberatory. O, Sol też dokłada Liberatory, ale poza tym jeszcze dokłada Ghosty. A to akurat rzadko się widzi. Nic, jak wycofanie, tutaj kolejny drop, no i tak go skubię i skubię. I to też jest niedobra wymiana dla Elazera, bo dużo zergingów dobiegało właśnie w takim sznurku. No i zdążył go zjadać Soul. Nie no, tak to oślepiać może Elazer, ale... Za chwilę lufy znowu będą aktywne. No dokładnie, chociaż powiem wam, że może nawet więcej to zrobiło niż powinno. No ale baza nie zniszczona, to taka w sumie wymiana wojska. No, Polacy ze sobą jak dużo trenują, to czuję, że oni mają takie właśnie na ogół gry też turniejowe. Bardzo spowolnione. Ciężko słuchać o tym, jak Zerg jest biedny, no ale co ja mogę, no ja mówię jak jest, no. Zergom ciężko obecnie wygrywać z Terranami. Znaczy, to da się przeżyć, no to już jest coś, ale weź tu zaatakuj i wygraj. O, teraz całkiem ładny atak lasera, niezłe wybuchy czołgów na Bane'ach. No snajpy musi zacząć używać Soul, dostał Ultralisk. Ej, teraz dobrze, teraz lepiej. Teraz weszło. Jeszcze jeden snajp na Vipera. No ale ostatecznie jedynie 10 SCV. O, w końcu królowe zabrane do leczenia Ultralisków. Też nieczęsto widzi się Zerga, który tak spokojnie może ekspować i w ogóle robić cokolwiek na mapie Nightshade. Na ogół te spotkania się kończą poniżej 15 minuty. Aż dziwi mnie też, że na przykład Terran nie robi stałego elementu gry, czyli nie dropuje min w linie mineralne. W ogóle, że nie ma min. To też nietypowe. No ale zdecydował się na czołgi, to już trwa przy tych czołgach. Ale częściej widzę Terran wygrywających minami niż czołgami. Chociaż w sumie czołgi mogą lepiej sobie radzić z ultraliskami dla odmiany. Tak jest. Coś za coś, jak zwykle. Oho! Znowu kula daje fula. O nie! No właśnie, tak widziałem, że za mało Bane'ów przeżyło. I planetarka nie zostanie zniszczona, więc znowu duży wydatek lasera. Za bardzo nieduże obrażenia. 6-7 tysięcy minerałów, prawie więcej straciły laser. Gazu też troszeczkę więcej. No nie, uff, dobra, haczerka uratowana w ostatniej chwili. Teraz ją pewnie będzie transfuzować. Już lecą pielęgniarki ze strzykawami. Też nie można tego za dużo zużyć, bo co prawda haczerka jest ważna, ale też trzeba leczyć potem podczas bitwy ultraliski. I to jest jeszcze ważniejsze. Widzę, że słoneczka się pojawiają na mapie. Soulowi dogrzało. Jeśli gracze trochę się zachowują jak buka z muminków, tak bardziej podchodzi i straszy niż stwarza realne zagrożenie. No i jeszcze kolejna baza, w zasadzie dwie haczerki ściągną Soul. No, laser dobrze jakby teraz ściągnął właśnie na przykład tę bazę, albo tutaj jakoś może ładnie zaatakował. Tutaj już powoli minerały się kończą, więc ta mapa, ta baza traci na znaczeniu. No i siłą rzeczy zmuszony laser na... zmuszony do przesiedlenia. W ogóle są Broodlordy na Terrana, jak to się rzadko widzi. Będzie oślepienie, o dobra, ale to na czołgi. Tymczasem Ghosty mogą snajpować Broodlordy, tylko trochę mało przestrzeni. Ładnie. No na czołgi to Broodlordy są naprawdę dobre. Gorzej właśnie z piechotą. Jeden snajp, drugi snajp. Ała, ale go wyklika.
Chociaż armia naziemna Elazera też się przytula. No właśnie tak, Soul wjechał, ale wjechał w ultraliski. Zakończyło się bardzo niedobrze. Już się wycofuje. 6 wikingów robionych w jednym cyklu produkcyjnych. Coraz więcej jednostek dosyła Elazer. Może jest szansa. Zauważcie, że dobudował jeszcze więcej Broodlordów i może puszować bazę na godzinie 6. No ale co odpowie na wikingi? Niby miały to robić królowe. Okej, transfuzje rzucane. No to jest tylko kilka wikingów, zaraz będzie ich dużo więcej. A to już nie da się atakować. No i niestety Elazer zostanie odepchnięty. 3 snajpy na jedną królową. Soula chyba ponosi fantazja. Spróbował na odchodne Elazer walnąć. No ale widać, że zabrakło tylko na chwilę obrony przeciwlotniczej. Zerg z powrotem musi się bronić. Fajny pomysł z Broodlordami. Jeszcze infestory się pojawiają. Infestory oczywiście mogą rzucić Fangala, który z tego co pamiętam anuluje snajpa. Więc przy dobrym użyciu Broodlordów, infestorów, no niby można sobie świetnie poradzić. Tylko problemem są wikingi. Wikingi przydałoby się też Fangalem i tym zatruciem viperowym zgasić. O, ładny Fangal. No ale dalej tych wikingów jest dużo, dużo, za dużo. No nie, 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 Elazer. Elazer! Nie no, to Hiroshima zaraz będzie. No i sporo stracił, 16 dronek. Tutaj też Marauder przeszkadza. O, i wszystkie infestory prawie złapane, chociaż no niby oddały strzał w piechotę, ale ta piechota zaraz będzie wyleczona. No nic się nie dało. Ja wiem, że creep był nieźle rozlany, ale nic by nie dał. I mamy 1-1. O, tutaj widzę, że coś jeszcze zniknęło. Dobrze. Idziemy dalej. To mi po tym, że Lazar Soula umie pokonać, Uthermala niech pociśnie. No, to jest... Ja podejrzewam, że Soul i Uthermal mają podobny poziom. Jeszcze pewnie w jednym elemencie Uthermal jest lepsza, w innym Soul. Ale może ciężej Lazarowi jest grać na styl Uthermala. Nikus Shandy, dzięki za follow, cześć, cześć. Na godzinie 3 w kolorze niebieskim Elazer z X-Comago w górnym... No nie rogu, tylko na środku mapy. W górnej części mapy Soul z drużyny Makers. No i teraz ustalimy, który Polak awansuje, a który Polak odpadnie z grupy D w turnieju Wardiego. Przykra sprawa, no ale tak musi być. Zaryzykował na pierwszej mapie Soul i Elazer. Wygrał Elazer, na drugiej mieliśmy spokojny bój i spokojną wygraną Soula. W zasadzie mam wrażenie, że teraz duże bitwy to jest taka absolutna ostateczność, jaką podejmują zergowie. Czy to prawda, że od jutra wyjście dalej niż do sklepu spożywczego jest karane grzywną 5000? A ja nie wiem. Ja i tak nie wychodzę. Ale podobno złamanie kwarantanny 30 tysięcy. Ale to pewnie... Co powiat, to obyczaj. Jest Reaperu, jest spokojnie. Dobra, mapa Purity and Industry to mapa, na której spokojnie można by takiego na przykład szybkiego Nydusa zagrać. Jest trochę przestrzeni w bazie, której pewnie Elazar od razu nie będzie w stanie zauważyć. No ale tak samo Terran na przykład mógłby wlecieć tu jakimiś medivakami. We wczesnym etapie. Trudne, trudne no naprawdę te mapy. Na Twitterze jest słynny komentarz, że już nie wiadomo, co robić na tych mapach na Terrana. Znaczy tak piszą zergowie o Terranach. Zaczął to wszystko z tego, co pamiętam, Raynor po przegranym finale z Hero Marinem.
Czemu ta mapa jest śmieszna? No bo... Starczy popatrzeć na minimapę, no. To tutaj fantazja była gruba. Czy może dobrze, że jest taka odmiana, że są te pola spowalniające między bazami, że tu jest złota baza w rogu, że jest taka wielka. Może i dobrze. Zawsze musi być jakaś szalona mapa, jeszcze wyspę dorzucił mapmaker, bo uznał, że to za mało. Jeszcze będzie wyspa. O, Soul wybiera swoją taktykę ekonomiczną. No, obaj chyba spróbują zagrać dłuższą grę i pokazać, kto tutaj ma większego skilla w makro. Zupełnie jak na treningach. Ja kiedyś się zastanawiałem, czy czasami gracze się umawiają, że... Dobra, jak będzie finałowa mapa, to nie olinujemy, tylko gramy makro. Ale nie sądzę, żeby takie umowy były zawierane. Wyobraźcie sobie finał Jema. Dobra, najpierw robimy 3-3, a potem 7 makro. O 150 tysięcy dolarów. O, serio? Dziś już 3 osoby dostały mandat 30 tysięcy złotych? Co zapłaciły? Mamy kolejne heliony. Jak widzicie, każdy roztropny Terran Soul również zostawia heliony w bazie. Na wypadek, gdyby laser poleciał bokiem mapy na kontratak z Erlingami. Też już mam dość Terran. Coś pięknego. Każdy ma czegoś dość. Ja mam dość protosów w PvP. Dobra, Liberator kompletnie się nie przysłuży do zwycięstwa. Ej, Soul już zrobił 8 helionów, to nawet sporo. Na ogół się robi 6. No, tak jakby chciał gdzieś wjechać. Problem w ogóle z tymi dodatkowymi helionami jest taki, że później fabryka zaczyna robić czołgi. Jak chcemy zrobić fajny atak z dwoma, trzema czołgami na czwartą bazę Zerga, no to tak... Jest to później, jest to słabsze. O, Soul faktycznie spróbuje przejechać. No teraz Zerglingi chciałyby podjechać, no ale heliony je bez problemu będą w stanie w takim przejściu zniszczyć. No i to też... Chociaż kurczę. O, wow! Oho. No cienki jak sik pająka to zagranie Soula póki co. 8 helionów. Za 16 ringów, 2 drony, jeszcze Liberator. No, dużo lepiej dla Elazera. Proszę bardzo, obrona szczelna. A wydawało się, że tak dobrze tutaj będzie z tymi lingami. O, doskonały skan. Widać wszystko, nawet Spire. Kurczę, tutaj jest jeszcze te złote minerały, znaczy złoty gaz. Jakby było mało udziwnień. Typowy manewr terrański, żeby czyścić biomasę.
Chociaż trochę wolno ją rozsiewa Elazer. Myślę, że zaraz to zrobi, no ale... Troszkę wolno. I też tylko jeden kryptomor zamiast wszystkich trzech. Tylko się rozbija, tylko czeka. No ale już dobrnął do 84 dron Elazer. Ulepszenia takie same. W sumie zaczęli w prawie tym samym momencie 2-2. No ale Elazer miał dobry początek, więc teraz ma przewagę w limicie. Tutaj w ogóle jaki wielki kontratak. No i tak się całą grę w zasadzie zawodnicy, dobrzy zawodnicy przepychają. Jeden niszczy biomasę, drugi ją z powrotem regeneruje. A jest drop. W końcu wykorzysta sol, że niedaleko. Chociaż nie, to jest na motaliski. Okej. To jednak nie jest drop. Dobra obrona, ale z drugiej strony. Ooo, Elazer poczuł. Poczuł pieniądz. Można. Spokojnie to wszystko wydawać na Bane i proszę, eksplozja. No i to już, no, nawet nieźle wygląda dla Elazera. Potencjał rośnie. To jest chyba też jakiś sposób, tak spróbować wyhamować Terrana ekonomicznie. No ale najciężej jest mieć właśnie taki dobry początek. I tu też widzę, że lingi zakopane. I tutaj też, żeby trzeba było zmarnować skana. No i co, jedziemy znowu 500 bainów. Albo póki co same zerglingi. O nie, 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 mina, mina, mina. Trochę mocniej walnęła niż powinna. Kilka mini i może nam się sytuacja kompletnie odwrócić. Mądrze się Elazer przestawia do ataku w górny lewy róg mapy, ale tutaj też nagle przybiega Terran. Nie wiem czemu to biny nie mogą eksplodować. O, i to nie w Bane'y. Elazer chyba nie wie na czym powinien. No nie, nie, to nie była taka dobra bitwa dla Elazera. Soul z pewnością to odepchnie. No ani SCV nie padły, ani baza. No teraz kolejny Sitchang dobity. 5 bainów za minę. No ciężko, ciężko. No i do tego tory się pojawiają. O, chyba robi ten push z torami właśnie Soul. Tylko będzie potrzebować jeszcze trochę marauderów. Laser już w ogóle się nie patyczkuje. 90 dron. I albo pieniędzy mi go zadusi, albo będzie po wszystkim. Tory świetnie absorbują obrażenia od Bane'ów. No nie, ta mina. O i ta mina też. 20 ubitych jednostek. Druga mina 8. No za dużo, za mocno. Tak, to jest coś, co już dokładane maraudery. Fajnie rotuje laser. Ale jest odpowiedź, jest bunkier. Nic się nie da póki co zrobić. Chociaż perspektywa przed Soulem dość odległa, jeżeli chodzi o atakowanie. Ale będzie drop. Może w tym jest jakaś metoda, żeby zmusić Elazera do powrotu na jego stronę mapy. O, 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 nie, dobra. O, mina zniszczyła Medivaca. Zdradziecka mina. Dużo bainów robi Elazer, chyba chce znowu się przebić, ale tutaj jest 5 min, 6 min. O, bardzo dobre wykopanie tych min. Tak, żeby nie eksplodowały na pojedynczych lingach. Elazer cały czas na limicie. Soul w końcu wychodzi, a raczej wylatuje kontratakiem. No nie, chyba Medivac padnie tak przed wyrzuceniem jednostek.
No i ostatecznie Medivac zniszczony. No mam wrażenie, że Salt po prostu ma lepszy late game, ale to Terranem jest ostatnio nie takie trudne, zwłaszcza jak kompozycja jest taka, że są miny, maraudery, piechota, tory, bo Zerg chciałby wjechać masą, ale nie może, bo jak wjedzie masą, to nagle wszystko wyleci w powietrze. Jak wejdzie małą grupką jednostek, to nagle ginie od właśnie i to torów, marauderów, czegokolwiek. O, i tu jeszcze liberator bardzo nieprzyjemny. Nie ma spora. O nie, laser! Co to czyni? Miazga, miazga! O, i te eksplozje, te wybuchy. No i baza niezniszczona. Znowu spróbuję chyba z Broodlordami Mikołaj zagrać. No, Piotr, spokojnie, żeby żyłki nie zerwać, powolutku robić swoje. Porozstawiał liberatory i siedzi. Nie ma walki, nie ma konfrontacji. O, a jak jest jakaś baza, no to drop. Z plus 3 to i tak chyba szybko pęknie. Zobaczcie, jak pędzi, jak pędzi, jak pędzi. Panie, panie, ratuj, 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 ratuj. A tutaj chłopaki. Fajeczka. Spokojnie. No i pewnie, że tak. Chyba nawet nie uratuje tych jednostek Soul. O, to jest w końcu jakiś ruch. Aż przypomina mi się, jak Seral tak grał na Terran kampiących. Po prostu Nindusy w różnych miejscach i cały czas męczenie Terrana. No to jest naprawdę piękne, jak Zerg potrafi tak dobrze z Nindusami zagrać. Cały czas o to, jak nie od frontu, to Nidusem. Tam, gdzie jest luka w defensywie i cały czas ataki. No, nawet wydobycie Soula trochę ucierpi. No, teraz nie wiem, czemu Taliski chcą walczyć z Liberatorami. No, Liberatory od pewnego momentu kontrują muty. Jak jest taka walka twarzą w twarz i wszystko pękło. Spore straty Elazera. Tutaj od frontu było wejście Bane'ów i baza została zniszczona. No, Soul widzi, że jest kolejna lokalizacja do obrony. Sporo jednostek tam przerzucił i to na pewno, no zobaczcie, że otwiera teraz dojście do tej bazy, na przykład lewą stroną. O ile by te miny czy CV nie poinformowały Soula. Duża mapa, więc duża ekspansji u Elazera. 92 drony. No wykres jest na pewno przewagi w wydobyciu mocno po stronie zergowej. Ale Soulowi w ogóle się nie spieszy. O, 8 Broodlordów. Fajnie, będzie push chyba z nimi. Tylko, że no weź tu poszło jak są tory. Może dwa to niedużo, ale za chwilę może będą kolejne. Ile to przypadku, żeby akurat Command Center był centymetr od Bane'ów. Dobra, jedziemy, płaszczki. Kolejna fala. Soul takim Spartakusem jest. Laser tylko najeżdża, najeżdża i najeżdża i próbuje. O nie, Liberatory walną. No i zobaczcie, że nawet Broodlordy pękają. Jest niesamowite. To miazga, miazga. I tory też od siebie dołożą ciosy. No ale laser jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Transfuzje też poleciały. Fajnie wycofywani sami Marines. Maradery z przodu. Planetarka obalona. Nie no, laser ładnie poszło. No proszę, nie sądziłem, że da sobie radę. A jednak... 18 minut walenia głową w mur i mur zaczyna się poddawać. Jeszcze trzeba tylko poprawić z baranka. Ze 3 razy. Albo 30. I to będzie to. Duża przewaga w limicie po stronie lasera. O, i Soul wychodzi z gry. No bez GG jeszcze. Ej, no według mnie laser zasłużył na GG. To było naprawdę ładnie zagrane. Soul nic nie mógł zrobić, tak nawiasem mówiąc, bo wszędzie miał wizję Mikołaj. No i też, no jak cały czas ktoś cię atakuje, no to trzeba jednak to bronić, nie? Ładna gra.
Bardzo ładna gra. Bo zaskakujący wynik. Pierwszy raz widziałem, żeby Zerg próbował z Broodlordami zrobić timing. I że w ogóle wyszło. Ale jak wyszło, to wyszło. Odłożył na Broodlordy. Teldor 11, dziękuję za follow-up. Payudo, dzięki za follow. I dziękuję za oglądanie na YouTubie. Follow Indie Starcraft, cześć, cześć.